A nie raz lotki szrapnelowe dudniły w koło człowieka. Nieraz granat sypał prawie w oczy ziemią i żelazem. Komendant ze szpicrutą w ręku z żelaznym spokojem wszedł ostatni. Podano mu konia, by wcześniej wyszedł spod ognia. Odmówił. Chciał iść ze swoimi chłopakami. Chciał dać sobą przykład nam wszystkim. Jak tu nie kochać takiego wodza? Jak nie iść za nim w ogień? Osmolony, obłocony, zlatuję ze stoku i wchodzę wprowadzony przez nieznanych mi oficerów do pancerki. Słowa mi grzęzną w gardle, gdy przepisowo melduję się, bo oto stoję twarzą w twarz z komendantem. Piłsudski lustruje mnie ciekawie, z wyrazem twarzy trochę na serio, trochę z uśmieszkiem, aż uśmiech opanowuje całą jego twarz, gdy zaczyna mówić: ale to groźnie wyglądacie, poruczniku. Przecież pierwsza kraj.